Witam wszystkich po drugiej stronie. Dzisiaj chcę omówić temat jelit, a dokładnie jak na pewnym etapie życia posypałem się i moje zdrowie zaczęło źle funkcjonować na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie na pewno psychicznej, bo bardzo duże miałem zaburzenia nastroju, lękożycie, światłowstręt, w ogóle inaczej w pewnym momencie zacząłem odbierać otaczający mnie świat. Potem były problemy ze skórą, w ogóle od tamtego okresu też bardzo mocno mi nasiliły się efekty z słojotokowym zapaleniem skóry, bo wcześniej miałem, ale to były takie epizody raz na półtora roku, jakieś przebarwienie mi się zrobiło i to był spokój. Potem pojawiły się problemy natury zmęczeniowej, czyli takie przewlekłe zmęczenie i tak jak kiedyś też nagrałem tutaj film na temat łaknienia, że byłem mistrzem tego kontrolowania tego łaknienia, to w tamtym okresie no nie radziłem sobie i ciągle podjadałem jakieś słodycze, mimo że gdzieś z tyłu głowy miałem i chciałem zdrowo się odżywiać, nie potrafiłem. W pewnym momencie mówię, dobra, analizuję to dogłębnie. PubMed, przeleciałem wszerz i wzdłuż, jeżeli chodzi o literaturę na temat jelita, dokładnie mikrobioty jelitowej i można powiedzieć, że jest 9 takich podstawowych dysfunkcji naszych jelit. To jest taki wczesny objaw, który warto zidentyfikować. I w pierwszej kolejności no to chciałbym omówić temat związany z dyskomfortem na poziomie żołądka, na poziomie jelit. Ja 100% IBS, czyli zespół jelita drażliwego, nie miałem, bo ja raz na jakiś czas rzeczywiście jak się zestresowałem, no to rozwolnienie miałem. I ewentualnie w nocy, jak wybudzałem się i miałem taki przesadny, jakiś płytki, skrócony oddech, to już zacząłem się nakręcać, że zaraz dostanę zawał, no i wiadomo, potem już nauczyłem się opanowywać to świadomym oddechem i ćwiczeniami oddechowymi, ale wcześniej to się objawiało, że musiałem iść po ludzku do kibla i było z reguły rozwolnienie. Teraz chcę się odnieść do literatury. Jeżeli towarzyszą Ci przewlekłe gazy, wzdęcia, biegunka, zaparcia i ból brzucha, mogą to być objawy zespołu jelita drażliwego, powszechnego stanu, który atakuje jelito grube. Przegląd opublikowany w 2018 roku w czasopiśmie F1000 Research sugeruje, że brak równowagi w bakteriach jelitowych, zwanym dysbiozą, może odgrywać rolę w rozwoju IBS u niektórych osób. Kolejna kwestia, która mi w tamtym okresie doskwierała, no to było przewlekłe zmęczenie. Tak jak właśnie wspominałem, że od jednostki do jednostki treningowej potrafiłem się regenerować. W półtora dnia już byłem gotowy na jednostkę treningową, a w tamtym okresie, gdzie no miałem ten dyskomfort cały czas na poziomie żołądka, jelit, zaburzenia nastroju były, no to obserwowałem, że zrobiłem trening, no musiałem 3-4 dni czekać w ogóle, żeby zrobić jednostkę treningową. Potem też pojawiły się jakieś częste infekcje górnych dróg oddechowych, czyli ciągle miałem katar, ciągle bolało mnie gardło. Jest coś takiego jak chociażby połączenie jelita, śluzówki, system GALT. To jest łączna ilość tkanek limfatycznych odpowiedzialna za odporność. Jeżeli my mamy dysbiozę jelitową, obserwujemy właśnie, że mamy częste infekcje, czy to zapalenie ucha, oka, wszystkie błony śluzowe są połączone z jelitami, to możemy mówić właśnie, że coś jest nie tak już z naszymi jelitami. Ja w tamtym okresie bardzo dogłębnie to zaobserwowałem, że to było ewidentnie siało, że tak powiem, od jelit. I tu badania opublikowane w kwietniu 2017 roku w czasopiśmie Mikrobiom wykazały, że osoby z zespołem przewlekłego zmęczenia mogą mieć zaburzenia równowagi w mikrobiocie jelitowej. Naukowcy odkryli również, że prawie połowa osób ze zmęczeniem, przewlekłym zmęczeniem również miała IBS. Czyli widzicie, osoby, które pierwotnie nabawiły się tego IBS-a, nic z tym nie robiły przez 3-4 lata, no i wtedy dochodziło też do przewlekłego zmęczenia. Też wiadomo, że to nie jest tylko temat, który płynie z jelit, bo w myśl medycyny mitochondrialnej, gdzie nasze wszystkie komórki mają mitochondria, no oprócz czerwonych krwinek bodajże, a to są generatory energii. Im bardziej mamy zbilansowane żywienie, wysypiamy się, mamy pod kątem całokształtu zadbane to wszystko, no to wtedy też dbamy o te mitochondria i one odwdzięczają się w postaci odpowiedniej ilości energii, czyli mamy siły witalne do działania i do funkcjonowania. Kolejna kwestia, przesadne łaknienie. I my przykładowo jedząc śmieciowe jedzenie, wpływamy na rozrost tych patogennych bakterii w naszych jelitach. Jeżeli jemy śmieciowe jedzenie,
determinujemy rozrost tych patogennych bakterii. Głównie chodzi tutaj o śmieciowe jedzenie, potężne dawki cukru i tłuszczu. I co ciekawe, jest jasno pokazane w tym badaniu, że te bakterie determinują receptory na języku w takim stopniu, że one są w stanie pobudzić takie transkrypcje DNA, że zaczyna więcej receptorów tworzyć się na naszym języku odpowiedzialnych za odczucia cukru i też tłuszczu. Wtedy mamy większą skłonność do podjadania właśnie śmieciowego jedzenia przesadną, gdzie jest przesadzona ilość cukru i tłuszczu. Przejadanie się wynika ze śmieciowego jedzenia, z dysbiozy jelitowej, po części spowodowanej śmieciowym jedzeniem, no ale też warto zastanowić się o innych czynnikach typu stres, niedoleczone infekcje, narkotyki, alkohol, papierosy. To też wszystko wpływa na to, że w dalszej części naszego życia po wielu, wielu latach palenia nagle możemy zaobserwować, że kurde, nie jestem w stanie opanować łaknienia. I jem, i ciągle jem i nie mogę nic z tym zrobić. Więc jeżeli ktoś obserwuje przesadne łaknienie i to jest łaknienie fizjologiczne, a nie psychiczne, że pod wpływem reklamy sugestywnie idziemy kupić jakiegoś batona, no to jest obraz, że być może jest coś nie tak. W literaturze bardzo często przewija się temat nieuzasadnionej zmiany wagi, z reguły na plus, czyli tyjemy bez zmiany kaloryczności. I tutaj można też przytoczyć ciekawe badania, które pokazują, że osoby, które miały zdrowe bakterie jelitowe, jadły 2000 kilokalorii, kontra osoby, które jadły też 2000 kilokalorii, ale miały tych bakterii złych więcej. Te osoby, które miały zdrowy mikrobiom, zdrowe jelita, wchłaniały mniej. I to właśnie wynika, że przerost bakterii, dysbioza jelitowa, też pamiętajmy, no, że jelita wchłaniają, pomagają nam rozkładać pokarm. Jeżeli mamy przewagę tych złych bakterii, one są bardzo zachłanne, żerne, czyli one jedzą wszystko, czyli suma summarum są w stanie wchłonąć tych kalorii, kilokalorii do organizmu więcej. I tutaj też warto przytoczyć badania opublikowane w lipcu 2016 roku w czasopiśmie Nutrition Today. Sugerują, że dieta w stylu zachodnim, bogata w tłuszcze i rafinowane węglowodany, może promować bakterie jelitowe związane z otyłością. Mechanizm tego działania polega na tym, że niezdrowe nawyki żywieniowe pomagają na rozrost złych bakterii. Te złe bakterie są niewybredne i trawią wszystko, przez co wchłaniają więcej kilokalorii i mogą powodować nieświadomą nadwyżkę kaloryczną. Kolejny temat. Ja sam osobiście walczę z ujotokowym zapaleniem skóry. I tak, jeżeli nie piję, jeżeli nie przesadzam ze słodyczami, stosuję ciągłą probiotykoterapię, nie ma problemu, ale nie daj Boże, jak się zestresuję przesadnie, trochę odpuszczę to żywienie zbilansowane, od razu dochodzi do sytuacji, że zmienia się mikrobiota jelitowa, a też pamiętajmy, jest coś takiego jak oś skóra jelita. Czyli mikrobiota jelitowa, dysbioza jelitowa powoduje, że nasza jakość skóry może ulec znacznie i dlatego też jest tak bardzo istotne, abyśmy dbali o optymalizację stresu, o to żywienie. Tutaj badania również wykazały związek między niezdrowymi jelitami a problemami skórnymi takimi jak trądzik, łuszczyca i egzemy. W przeglądzie opublikowanym w 2018 roku w czasopiśmie Frontiers in Microbiology stwierdzono, że mikroby jelitowe połączone są osią jelita-skóra, a probiotyki i prebiotyki mogą pomóc zrównoważyć w zdrowiu jelit, a tym samym zapobiegać lub leczyć problemy ze skórą. Gorsza kondycja naszych jelit, a dokładnie tu głównie chodzi o tą dysbiozę jelitową, tym możemy obserwować więcej nasilonych stanów skórnych. Temat alergii mnie też osobiście nie dotyczył, ale ze względu, że masowo powstaje mnóstwo publikacji naukowych, które wiążą alergię ze słabą mikrobiotą, z dysfunkcją naszych jelit. I tu warto też przytoczyć badania opublikowane w lipcu w 2018 roku Frontiers in Microbiology wykazały, że niezdrowe jelita, tutaj chodzi o dysbiozę jelitową, mogą odgrywać złożoną rolę w stanach alergicznych, w tym alergiach oddechowych, alergiach pokarmowych i alergiach skórnych. Tak więc mikrobiom jelitowy wpływa bezpośrednio na kondycję skóry, a nawet płuc. Czyli też tutaj jeszcze poprzedni temat, który był omawiany, problemy skórne i oś skóra jelita, tak tutaj alergie też można powiedzieć, że to jest bardzo zależny temat związany, że
Dysbioza jelitowa wpływa na zaostrzenie się najróżniejszych stanów alergicznych, nie tylko skórnych, ale i oddechowych. I choroby autoimmunologiczne mnie odpukać na szczęście ten temat nie dotyczy, ale też cały czas jest wiele badań pokazujących, że choroby autoimmunologiczne swoje podłoże bardzo często mają w genetyce. Genetyka to jest taki nabity rewolwer i teraz czy my za cyngiel pociągniemy, to są właśnie te czynniki środowiskowe, żywienie, ewentualne niedoleczone infekcje. Jeżeli będziemy się dobrze prowadzić, to mamy mniejsze ryzyko, że uruchomimy ten cyngiel. I tutaj też warto pamiętać, że badania opublikowane w sierpniu 2018 roku w czasopiśmie Clinic Immunology wykazały, że szczep bakteryjny zwany Bacteriodes fraglis wytwarza białko, które może wywoływać wstępne stany autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodzieńce zapalenia jelita grubego i stwardnienie rozsiane. Naukowcy jasno mówią, że do tematu ewentualnego zmniejszenia ryzyka chorób autoimmunologicznych, no to to jest nie tylko jelita, ale i czynniki środowiskowe, które de facto też wpływają na dysbiozę jelitową, czyli przesadna ekspozycja na toksyny, stres, niewysypianie się, śmieciowe jedzenie. To wszystko wpływa poprzez też stres oksydacyjny na wyściółkę naszych jelit, czy na całą kolonię bakterii znajdujących się w jelitach, które jak widać rządzą naszym organizmem. No i problemy z nastrojem. Też ja miałem bardzo potężne zaburzenia nastroju. Głównie chodzi tutaj o dysbiozę, która powodowała nieodpowiednią produkcję serotoniny. Nasze jelita, oś jelita, mózg są połączone poprzez nerw błędny i 90% serotoniny produkowane jest w jelitach. I tu właśnie chodzi o tą komunikację między jelitami a mózgiem i wymianę tej serotoniny. Jeżeli jest odpowiednia ilość serotoniny, to też mamy lepsze samopoczucie, mamy ochotę do działania, do seksu, do rozwijania się. To są szeroko pojęte aspekty działania właśnie serotoniny. I tutaj przykładowo przegląd opublikowany we wrześniu 2017 roku w czasopiśmie Clinic and Practic wykazały, że zaburzenia jelitowe i stany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym mogą być potencjalnymi przyczynami lęku i elementów depresyjnych, a zmiana nawyków żywieniowych i probiotykoterapia mogą pomóc w leczeniu tych stanów. I tutaj przykładowo warto przytoczyć badania z 2020 roku z czasopisma The Journal of Pain. Oni wykazali, że chociaż powiązanie to nie jest całkowicie jasne, połączenie jelitowo-mózgowe może również wpływać na migrenę. Przegląd wykazał, że istnieje również związek między migrenami a innymi schorzeniami związanymi ze zdrowiem jelit, w tym IBS. Czyli osoby, które już mają IBS, też są w grupie podwyższonego ryzyka, jeżeli chodzi o powstawanie czy częstsze dolegliwości migrenowe. Ten temat jest bardzo szeroko, jelit w ogóle, rozwinięty na platformie motywator.tv. Tam dr Patrycja Szachta opowiada na temat szeroko pojętego układu odpornościowego, jak zadbać o te jelita w praktyce. Tam macie kompletny przewodnik po świecie probiotyków, które pomogą wam dobrać odpowiedni probiotyk właśnie do czy do problemów skórnych, czy dla osób, które mają nadwagę, otyłość, czy zmagają się z przewlekłym zmęczeniem, czy chociażby z pogorszeniem funkcjonowania układu odpornościowego. Tam macie cały kombajn, oprócz dr Patrycji, ja tam mam swoje złote myśli, tam w 3 dni nauczymy was więcej na temat zdrowego odżywiania, niż byście się uczyli w własnym zakresie. Też bardzo mocno rozwijamy element audiobooków, czyli gdziekolwiek będziecie, możecie sobie posłuchać, poedukować się rzetelną wiedzę popartą literaturą. Oczywiście jadłospisy, kursy, wideo, e-booki, infografiki. To wszystko macie w jednym pakiecie premium. Ofertę specjalną możecie nabyć w opisie. Jeżeli chodzi o bakterie, które mamy w jelitach, to są one dla nas nadal jedną wielką niewiadomą. I to musimy zaznaczyć. Znamy tak naprawdę 10% naszej mikroflory jelitowej, natomiast pozostałe 10% nadal jest dla nas, że tak powiem, wielką niejasnością. Wielu bakterii nie umiemy jeszcze hodować, o wielu jeszcze nic nie wiemy, jeżeli chodzi o ich funkcje. Dlatego też, mówiąc o mikroflorze jelitowej, bazujemy przede wszystkim na tych szczepach, które dobrze znamy, tak, o których wiemy, czy są to nasi przyjaciele, czy nasi wrogowie. Mówiąc tak bardzo prosto, bo w jelicie mamy miliony bakterii, możemy je podzielić na bakterie korzystne dla naszego zdrowia,
Pewnie Państwo te bakterie znacie, to są przede wszystkim szczepy Lactobacillus bifidobacterium, czyli te szczepy, które są powszechnie dostępne w preparatach probiotycznych. Natomiast bardzo ważne dla naszego zdrowia, dla kształtowania odporności w naszym jelicie są też bakterie tak zwane komensalne, czyli autochtoniczne, na przykład bakterie z rodzaju Enterococcus czy Escherichia coli. Pamiętajcie Państwo, że tak naprawdę mówiąc o naszej odporności, też mówimy o jelicie, bo około 70-80% całego układu odpornościowego macie Państwo, mówiąc kolokwialnie, w brzuchu. Z tego względu, jeżeli chcemy, żeby nasza odporność pracowała prawidłowo, żebyśmy byli rzeczywiście zdolni do szybkiego zwalczania wszelkiego rodzaju infekcji, czy bakteryjnych, czy wirusowych, i żeby nasz układ odpornościowy nie zabłądził, czyli nie zaczął na przykład reagować na czynniki, które są nieszkodliwe, jak alergeny pokarmowe, bądź, co jest jeszcze gorszą opcją, na komórki naszego ciała, tutaj mówimy o chorobach z autoagresji, należy również dbać o tą mikroflorę jelitową, o te bakterie komensalne, o bakterie, które tą naszą odporność stymulują, regulują, aktywują. A to taka dygresja. Mamy również w jelitach niestety dosyć dużą grupę bakterii potencjalnie chorobotwórczych. I powiem Państwu szczerze, że olbrzymim problemem jest to, że im bardziej nasze środowisko się rozwija, tak, im bardziej do przodu idzie postęp cywilizacyjny, tym nasza flora jelitowa niestety jest gorsza. I w jelitach wielu pacjentów, badając ich mikroflorę jelitową, dostrzegamy przede wszystkim przerosty bakterii chorobotwórczych. Czyli mówimy w tym momencie o stanie tak zwanej dysbiozy jelitowej. Dysbioza jelitowa to jest takie modne hasło, więc może powiedzmy sobie, czym de facto ta dysbioza jest. Mianowicie jest to proces, w którym dochodzi do nadmiernego namnożenia bakterii, które są niekorzystne dla naszego zdrowia. Niestety wraz z rozwojem postępu cywilizacyjnego, wraz z coraz większym uprzemysłowieniem naszego środowiska, flora jelitowa współczesnego człowieka niestety się pogarsza i dochodzi do przerostu bakterii chorobotwórczych albo potencjalnie chorobotwórczych, jak również grzybów. Innymi słowy, w naszych jelitach zaczynają dominować wrogowie czy potencjalni wrogowie, a coraz mniej mamy przyjaciół. Stąd też taka wielka popularność probiotykoterapii, bo widzimy już, że bardzo duża ilość chorób wywodzi się z jelita. Jeżeli my tej mikroflory jelitowej uzupełniać nie będziemy, to niestety coraz częściej będzie się obserwował wzrost częstości występowania chorób cywilizacyjnych, alergii, nadwagi, otyłości, zespołu metabolicznego i szeregu innych jednostek chorobowych. I powiem Państwu szczerze, ja pracuję z mikroflorą jelitową, z probiotykami już kilkanaście lat i wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu profilaktyki, nie ma lepszego sposobu wspomagającego leczenia różnego typu jednostek chorobowych, aniżeli rzeczywiście uszczelnianie bariery jelitowej i odbudowa uszkodzonej mikroflory jelitowej, bo te małe żyjątka, które Państwo macie w jelitach, naprawdę mogą bardzo wiele zdziałać dla Waszego zdrowia.